to siema, lecimy sobie dalej, no. No, no, fajnie, no. No i jest lites ogólnie. Ale mamy fajny kombinezon. Porządny. Niemiecki. Nie wiem, jak jest, to się działało. Fajna sztuczka to są. Coś zaczął palić? To kiedy w ogóle kamienne mury się palą? Nie, ja nie wiem. Ty mi to powiedz. Co jest potworem? Co to jest? Co takie? Znaczy taka szufelka taka. Ty, może na początku od razu przeczytamy te. Zobacz, jak mało tego jest. No ale nie, nie, pod koniec, pod koniec. Jak pod koniec, to jest koniec gry. Ale pod koniec. Swoich mechanicznych ludzi? Tylko Sid przemawia w taki sposób. Co ty się tu patrzysz? Jakim cudem kamienie się palą? No tak o. Tam wszędzie fule naładowane? Jeszcze jak? To leci. Co ty robisz? Z jakim cudem? Co? Jak? Solidny berbeton. Fajny ten berbeton wasz. Nożem da się go rozwalić, XD. Rzeczywiście, technologia niemiecka, porządna. To jakaś podróba, bez kitu, no zobacz. Gdzieś jakiś beton, co się rozwala z pomocą jednego noża? No, überbeton. Zwłaszcza überbeton, który miał być taki zajebisty, że mieli wznosić te wszystkie budowle tak szybko i miał być taki niezniszczalny, nie? To są cytaty trupiej główki, zobacz. No fajnie, fajnie. No idź, idź już, schnell. Gdzie tu kosa była? Mogłem podnieść kosę, ale nie idzie. Gdzie jest pizdeczko? Chodź. Frajer. Mięsko.
Ale nim rzuciło ością. I potem rzuca nim i obraca... Po co się tu wracasz? Bo ja będę z nimi biegał, żeby ich rozwalić. Jak tu masz ładowarkę, czemu sobie nie weźmy się tych laserowych snajperów? Bo ja głupi. Jezu, ta pizda jest mi tu potrzebna najbardziej, nie? Strzela tym gównem, nie? Gdzie on jest? No tam za rogiem tu nalewa. Czemu on długo, tak długo wyciąga to snajper? To i teraz. Raz i dwa. Nie mógłby tego jednym ruchem zrobić, nie? No w oko mu, no wychodź i strzelaj mu w oko snajper. Tu jakby ten laser Kraftwerker, bo z tego co ja zauważyłem, to on, nie wiem czy on w sumie większe obrażenia zadaje czy nie, czy podobnie jest. Chyba podobnie, tylko on jest o tyle dobry, że on się sam ładuje, nie? Jakby te snajpy się same ładowały i były w każdej planszy, to już w ogóle byłoby zajebiście, naprawdę. I po co zmieniasz? Nie wiem, niepotrzebnie. O, ty pizdo, nie? Już cię już zabiłem. Już, ja myślę, że ciebie już pozabijali. Już pozabijali, więc mów mi witali. Bo oni z nami się witali, a nasi strzelali. Wiedziałeś? I co? Co ty żeś tam mówił? No już wszystkich rozwaliłeś. Tak te tropie główki są zajebiste. Skończył gadać, widzę. Ale coś się zjebało i napis przez chwilę został. Dłużej. Tu jest. Albo z tym dochodzi teraz. Cały czas. Pamiętam, że to było ciężko. No to idź po prostu... No po co to? Idź tak o ich rozwarstw stąd. Nie, bo to się może zupełnie zakraść. Jakie to są debile? Nie wiem o tym nic. Po co tu chodzić? Mogłeś rozwalić go z tych snajp. Mogłem, tak zrobię. Koniec. No, problem z tymi snajpami jest właśnie taki, że same nie ładowali. A nasi strzelali. Jeszcze jeden tam był. No podoba mi się. Jezu, jak ci ten blaskowicz to jest pizda, nie? Scheiße, nein!
Jezu, co to miało? Co to było? Dlaczego ja w niego władowałem tyle, jak kurwa nie zginął? Ja pierdolę. Kiedy gra jest skierowa i zbliczowana, ja pierdolę. Kurwa, strzelam na niego, strzelam na ten chuj, nie? Kurwa, przeżyję, bo jest kurwa tyle. Pierdolony. Stark, Deutsche, Starke Deutsche, Soldat. Kurwa, my widziałeś, że taki frajer jebany? Kurwa. Kurwa, strzelam, dobrze mi idzie przez całą planszę, to nie kurwa, nagle postanowi mi się trafić jakiś jebany śmieć, co kurwa jest niezniszczalny, nie? Ja pierdolę, jakie to jest chujowe, nie? No. Co miał być? Ładuje se, ładuje, nagle tak z dupy podchodzi do mnie gościu, strzelam do niego z laser craftberka, kurwa, w łeb, a on co, on nawet nie dostał, on nie miał śladu, żeby dostał. Ani nawet na ciele, ani kurwa się nawet nie zachwiał, stary, on dalej do mnie strzelał, jeszcze mnie kopnął, frajer. No. Wiesz? Kurwa, która jest moja szklanka w ogóle? Czekaj, ty tu siedziałeś, nie? Jeszcze piłeś. Chyba ta jest moja. Nie do końca chyba. No i pan sobie ładnie. A jeszcze ten robot został. Sobie ładnie. Znaczy Iber zolda. Nawet fajnie. Jak ja grałem, to ja za nim zjebałem. Znaczy nie ja zjebałem, tylko gra zjebała. Ale ty rymujesz teksty. Jak gra postanowiła, że będzie kurwa niesprawiedliwa, co mi się trafił ten Uber Deutsche Soldat, czy tam Deutsch, nie wiem kurwa jaki soldat ma rodzajnik, mam to wyjebane osobiście, ale trafił się kurwa jakiś Uber niemiecki żołnierz, kurwa, który postanowił, że mnie, że będzie kurwa z jakimś kurwa frajerem z Death Mode'em, który mnie zajebie tak po prostu, nie? No i był nim. No kurwa, widziałeś co się odjebało tutaj? No nasi strzelali, a jak ciebie zabijali. Ale jakim prawem ja kurwa zginąłem, przecież ja w niego władowałem kurwa całą tą serię z tego czegoś, co ty teraz trzymasz, nie? Z laser craftberka. No chyba jak ja widziałem niecelnie. Ale dostał, ale kurwa. Ale niecelnie. Ale dostał i powinien paść od razu, a nie kurwa, że dalej do mnie strzelał, nie? Przecież to kurwa jest w chuj nierealistyczne. W ogóle czemu on mi tak szybko HP zabrał, nie? Miałem 160 i nagle kurwa z dupy miałem od razu 0, nie? Kurwa. Oni nie są ci jak shotgunowcy na statku, że kurwa są niezniszczalni. Shotgunowcy na statku. Tylko są kurwa zwykli, nie? No chyba nie do końca. I scenę ładnie porządnie. Kurde, to też byś scenę ładował. Patrz, ile to ci czasu zajmie teraz, bo to ładuje bardzo długo. Za to, że jest jebanym rudym frajerem, nie wiem, to czego się spodziewasz. Ale maska to ci z twarzy nie spadła. Patrz. Komu nie też tak mruga tam przy tym? Mówisz, że mogłeś... się tam się... O, chyba rączkę stracił, idzie. A jeszcze nawet mi go nie żal. Pewnie to jest ten sam, co wtedy przybiegł tutaj i żeby mnie zabić, nie? To jest ten sam kurwa frajer z Gatmodem, tylko u ciebie kurwa ty z jebanym fartem, to dlatego ci nie... Tak. Nie wiem jak tym prawem w ogóle to przeżył, nie? Strzał z tego czegoś. Że to jebana prototypowa broń to jest kurwa jebane gówno, które jest chujowe. O, chyba nie do końca. Sami niszczą swoją bazę, widzisz? Nie szanują własnych wartości, za ciebie pasnoki. Nóż to się na pewno ci bardzo przyda jeszcze w tej misji, nie? Skąd to może być? Może mi się przyda. Tu. Oni chyba tam strzelali. I też by się to długo ładował. O, czekaj, teksty jego są, one są zajebiste. O, tego betonu to się w chuj tu gruszy.
jest jeszcze jakiś Uber. Tak, nie, w dół zapomnę, nie, pedał gdzieś tam. Co, czemu on tak w dół tam zaszedł? Może z piwnicy wyszedł. Małe kotki. Niebieskiej. Niemieckiej. Niebieskiej. Ale niemieckiej oczywiście. Niemieckiej, niebieskiej. No porządnej. To jakąś apteczkę może ładować. Weź sobie masz teraz chuda. Zobacz, zobacz! Co tu jest? No proszę. Chyba nie chciałeś się tak pakować. Chyba nie do końca o to ci chodziło. Weź sobie tego lasera. Z tego byś mógł rozwalić to też. Czemu kurde to jest tak daleko? Ten automat. Sprawdzę. Powinien być bliżej, nie? Jeśli on tak długo te snajpy ładuje. Ale biega kurde z nimi, jakby kurde faczuły. Nie wiem. Kolejny, któremu odleciała rączka, ale nikt nie wie dokąd odleciała ta rączka, bo znika tak po prostu sobie. Rozpadło. Ale nic by nie zostało. Wiem jak możesz robotę rozwalić, on jest na dole. Fuck. Idź szybko do tego działka i rozwal tego robota, nie? No robota jeszcze. Tam jest jeszcze apteczka jedna tam w tych drzwiach. Gdzie? Tam? Tam, za drzwiami, no. Co ty zrobiłeś? Nic. Co się stało? Coś się skraszowało. Kurwa! No super. Co to miało być? Co to za lak? Ale czemu? Nie wiem. Ciekawe jak to na filmie będzie wyglądało. To mnie bardzo ciekawi. Fuck. Kurde, teraz? Tak, brawo Mati. Kurde. Do zwykłych żołnierzy. No bo chciałem sobie przeładować. Mamy już tylko ammo, nie żeby... Ale tam... chciałem sobie przeładować tylko, a kurde ten... Nagle na mnie wybiegł jak pedał. Pedał na mnie wybiegł. A widzisz. Szybałem, że się nie odezwał tak. A jakby się teraz skraszowało i byś odcinek nie nagrał, to bym się trochę wkurwił, bo trochę już... Tej planszy trochę już przeszliśmy mimo wszystko. No, to jest tak. Jakiś fajny punkt. Dzisiaj sobie oglądałem. Rano na postaci było taka bajeczka przygody kota w butach. Tam był taki jakby satyr czy coś takiego mały. I
I on miał taki, i on tak mówił jak Niemiec niby, co nie? I powiedział Schweinehund. Zamiast Schweinhund to Schweinehund. Bierz to. Witali. Tak, na kogoś tam, na kota w butach chyba powiedział Schweinehund. I co podładuj może to coś. Czekaj, zobaczę się, czy nie ma armora. Nikt nie napuchł. Chyba nie do końca tutaj jest armor, ale... Proszę, gdzie jest? Bardzo. Dobra, gdzieś się znajdę po drodze. No co to, nóżki nie masz? No dawaj, dawaj. Lecimy, lecimy. Bo. A widzisz? Tylko jedno z niego wypadło. Co to jest? To jest serdeczka. A na wślizgu po schodach. Bo to logiczne. O, weź posłuchaj, co mówi. Ustaw napisy, żeby było widać. Nie, fizjonomia to znaczy twarz, kto to tłumaczył? Kurwa. Ale to chyba mówi tam. Ale nie powiedział nic. W rodzaju chyba, nie? Coś słabo tego słychać. Mówisz, że jest taki chujowy mikrofon. To chyba nie jest Blue Yeti. Hashtag MG. Tak, mózgi, w słoikach nerki, wszystko. Jakieś książki. Die Freien Vögel, czyli wolnych ptak, coś takiego. No. Ten jego wąs. As the synthetic tetanus fastened further inhibits your nervous system, shutting down your motor faculties, you'll find it harder and harder to move. There we are. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Ach, wirklich? Ich liebe Geschenke. Zeig es mir. Dir? Zeig ich doch alles. W ogóle jego kurtka się nawet nie podarła, widzisz? Trzymaj
trzyma pistolet i go nie zastrzeli. Tak sobie wygląda. Nóż po prostu. A ten patrz, trzyma pistolet i zamiast strzelać to, to siedzi. Masz tylko 20 HP, to trochę słabo. Czemu on chciał akurat na mnie nie wziąć się piętrza? Bo przecież nie strzelałeś 4 napisów chyba. Co, są może jedno się piętrzy? No. Skąd oni broń mają nagle? Co się już wydostało? You bleeding? After Seth got us out from this hill, we thought we would be escaping all on our own. Put to sea, Ablaskovich. Chase ahoy, man. Let's get up. Kinder, let's go. Boy, boy. Ivan. Nie go dostawili. Nikt stary. Jakie zło. Nie ma tu apteczki. What a show. People can go and live happy. I believe so too. Not for me and for you. What are you doing in there? An old friend comes to visit, I haven't had a visitor like you in a long time. I think today we meet for the last time. Captain Blaskowitz. Still fighting after all these years. I remember your friend. I savor his memory. Do you remember him? We must learn that this is pointless instinct, not fit for the master race. Hoch, hoch, auf die Platte! Death and destruction. I would ask you to consider. In the end, we will be
judged. Not by what we have destroyed, but what we have created. Why is... Oh. Can you grasp the splendor of the intelligence of the human brain? Amalgamated with the efficiency and obedience of the machine. To chyba kurde trzeba wiać. I akurat po tym jego ciosie wszystkie karabiny mu wypadły, nie? Weź apteczkę, Janusz. Janusz, gdzie są? No w tych pudłach, Janusz! Jakie kurde pudła? No drewnianych, Janusz! Gdzie kurde masz? To znajdź! Ja pierdzielę, Janusz. Ja widziałem, że on tutaj umie skakać tak drogo to właśnie. Podbiegasz do niego, jak go osłabiłeś. Jeszcze nie, trzeba to kilka razy go osłabić. Kurde, ekran tu się skończy. Dobra, to wystarczy tylko, że on się zatrzyma i się będzie świeciło niebiesko. Bo... Będę po prostu podchodzić i ściskasz R. Podbiegaj teraz. Wolny jesteś, Janusz. Teczkę tu miałeś. Tu jeszcze jedna była. Teraz. Trzymał ten laser w ręce, przyjmuję go na początku tej walki. No to Wojtu sobie poczytam. Ale może mi tak ustaw? Sztab Trupiej Główki. Po zakończeniu wojny Trupia Główka dokończył w spokoju budowę swojego sztabu. To centralny ośrodek nerwowy nazistowskiej machiny wojennej. Potężny kompleks wyśmiony tylko w jednym celu, aby realizować perwersyjne marzenia technologiczne Trupiegówki. Trupiegówka, generał Wilhelm Trupiegówka Strasse jest zdolnym i pracowitym naukowcem, szefem działu projektów specjalnych SS. Zdolny jakichkolwiek skrupułów moralnych, generał dokonuje udanych eksperymentów w dziedzinie technologii i wzmacnia przy tym samym nazistowską machinę wojenną, nastawioną na ostateczne zwycięstwo i podbicie całego świata. W czasie wojny Trupiegówka niemal zginął w katastrofie sterowca. Po tym wydarzeniu zaczął inaczej patrzeć na życie, ciesząc się każdą jego minutą. Bubi! Tu jeszcze wygląda jak jeszcze większa pizda, ale to szczegół. Hans Winkler, pieszczotliwie nazywany przez królu Engel Bubi, pochodzi z wykształconej rodziny. Jego ojciec był lekarzem, a matka biologiem. Niestety Hans miał kiepskie stopnie i brakowało mu ambicji, co wielce rozczarowało rodziców. Czarę goryczy przepełniła decyzja o wstąpieniu na służbę w obozie Belica. Syn, który miał robić karierę naukową, został strażnikiem więziennym. Młodzieniec żonny pochwał i zainteresowania... Ale ciężkie słowa. Zainteresowania! Szybko zwrócił uwagę specjalizującej się w manipulacji Frau Engel. Od tej pory jest jej wiernym towarzyszem. Prototypowy robot. Kolejna generacja zmechanizowanych jednostek bojowych Trupiegówki. Ten prototypowy robot posiada jednostkę centralną, składającą się z ludzkiego mózgu,
połączonego z maszyną. Dzięki temu robot jest bardziej zaawansowany w porównaniu z jednostkami wyposażonymi w mniej rozwiniętą sztuczną inteligencję. Mecha trupiegówka. Wśród wielu udanych wynalazków generała trupiegówki znajduje się coś wyjątkowego. Jego osobista, zmechanizowana jednostka bojowa. Jest ona wyposażona w 4 laserowe działka Gatlinga oraz działko Tesli. Jednostkę chroni pole siłowe, przez co jest niemal niezniszczalna. Dobra, czekaj, teraz jak go zniszczyć, trzeba zniszczyć takie sterowce, to mu dają osłonę. No tak. Chodzi, musisz tam pójść. No tylko to. Ale musisz, ja muszę tutaj płot zniszczyć, ale możesz równie dobrze tam ten przejść. Ja bym już, ale przez płot taki cienki też tam może zostać. Tam może za osłonę pociąć. Snajpa tu była. Ty wiesz, że to jest dobra broń chyba, nie? Wybieram taką zbroję. Nie macie, że masz 0 pancerza. Trzeba było kilka razy w niego strzelić, jakby już to teraz, czy nie? Kurde, on może przez to przestrzeliwać jak... ale nie? Taki wybuch, ale... Jim, before the day is ale nie zniszczyło mu pani tej maszyny. Jakiś pancer? Nie ma. To nic. Tam nie umiałem żadnego. Ty, ja tu go zniszczyłem? Chyba wątpię. To jest ten robocik, co wcześniej walczyłeś. No wiem, ale tak tu mam jeszcze. Kurde. Panca, proszę, panca mi dać. Te noże pewnie już się nie przydadzą, ale to szczegół. Cię złote naczynie. Piękne. Jeszcze tu mi mam. Zmień sobie od razu.
Kurczę. Tak, kurczę, lecimy. Co w ogóle stoi teraz? A nie wiem. Gówno mnie to obchodzi. To są tylko te małe łatworki. No niestety. Kurde! Stawiaj tylko. Wszystko się pali. Kurde, chyba widzę. Nie widzisz? Szybciej, no wystawiaj ją szybciej. Co mam popoka, bo tu jest. Dobra, weź na sera, grozno, przecież też możesz. Tam jest. Teraz możesz z rakietnicy. To się nie spadł. Janusz, patrz jak masz mało HP. Janusz! Janusz! Przecież panca! Panca! Kurde! Mać panca! Ja nie mogę, Janusz! Kurde! Rakietnice! Gdzie on, kurde, jest, ciota? Po prawej. Janusz! Janusz! Koniec? Koniec. Dobra. Jak ja mam do niego przejść? No, no właśnie tak. Clear.
stars keep shining all through the night. I believe if we just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day. I believe in lovers walking side by side. I believe that someday we'll be satisfied. I believe the angels listen, God hears us pray. And I believe in a beautiful day. Yeah, I believe it's gonna work out okay. But not for me, not for you. Oh,
To by było chyba już na tyle, że tak powiem. Ten ciekawy dźwięk, że tak powiem, śmigieł helikoptera może zostać wyjaśniony już, że tak powiem, w poniedziałek, bo w poniedziałek o 6 rano czasu polskiego jest E3, Bethesdy i będzie kolejny Wolfenstein. No. XD. No, także ten. Także, no, teraz, ojej, aż ekran już zgasł, tak długie napisy. No, to teraz się będziemy z wami żegnać, zapraszamy na kolejną serię, jaką zaczniemy, to seria z Duma. Bardzo fajnie, fajna, bardzo krwawa, bardzo brutalna. Porządna. Tak. I ta polska kurtka. Dobra, no to siema i cześć. Cześć.